Dziękuję za zaproszenie na otwarcie tegorocznej auli. Gdy dostałem maila od Artura, to tak naprawdę przez dwa dni siedziałem i zastanawiałem się, co mu odpisać, o czym bym chciał powiedzieć. I stwierdziłem, że tak chyba najlepiej będzie, jak opowiem o tym, z czym się na co dzień mierzymy, co robimy w Mind Sailors. Podzielę się z wami swoimi spostrzeżeniami z dziesiątek wdrożonych projektów, które gdzieś tam za mną widzicie i które przeszły przez nasze biuro. No ale zacznijmy od początku. Wypada o sobie powiedzieć jakieś 2-3 słowa. W 2006 roku, czyli już 12 lat temu, wspólnie z dwoma kolegami założyliśmy spółkę, która była biurem projektowym obsługującym hongkońską spółkę. Losy się tak potoczyły, że 3 lata później ta firma stała się w pełni niezależna. Marka Mind Sailors też w 2006 roku się pojawiła, zatem od 12 lat. No nie myślałem wtedy, że przez 12 lat będę robił to samo i wciąż będzie mi to sprawiało tyle frajdy, co mi sprawia do dzisiaj. Zawsze jak ktoś mnie pyta, okej, poznaję kogoś nowego, okej, Rafał, ale czym ty się tak właściwie zajmujesz? To odpowiadam wprost, z szelmowskim uśmiechem, jestem projektantem wzornictwa. I wierzcie lub nie, ale większość reakcji wygląda właśnie tak, jak tu widzicie. Nie? Po prostu, ale co robi projektant wzornictwa? To jest takie wyobrażenie, które i pierwsze skojarzenie, jakie się pojawia u moich interlokutorów, no ale wyprowadzam ich zazwyczaj bardzo szybko z tego wyobrażenia i mówię, słuchajcie, rozejrzyjcie się wokół siebie, popatrzcie na ściany, na podłogę, gdziekolwiek, na rzeczy, które macie i zastanówcie się, które z tych rzeczy wymagają zaprojektowania i wdrożenia. Tak naprawdę wszystkie z tych rzeczy. I tak naprawdę właśnie to robimy w Mind Sailors, czyli przychodzą do nas projekty, które widzieliście tutaj na tym slajdzie. To są projekty realizowane nie tylko jako ładne obrazki. My staramy się przede wszystkim angażować i wchodzić w takie projekty, w które jesteśmy w stanie zrobić od początku do końca. Przejść od tego pierwszego szkicu z klientem do tego wdrożenia przeprowadzonego do gotowego produktu na półce. Pomóc naszym klientom na każdym z tych etapów i wydaje mi się, że to jest takim wyróżnikiem naszego biura projektowego względem niektórych biur, które w Polsce funkcjonują. No i ktoś by powiedział, dobra, ale na czym tak naprawdę polega esencja projektowania produktu? I 10 lat temu pewnie bym powiedział, że no właśnie polega na projektowaniu, konstruowaniu, robieniu wizualizacji, myśleniu nad rozwiązaniami, ale dzisiaj pewnie z perspektywy czasu myślę, żebym troszeczkę inaczej powiedział. Te wszystkie procesy, które wymieniłem, oczywiście mają miejsce i są częścią projektowania, natomiast projektowanie produktów lub jak to woli robienie hardware'ów, w dużej mierze istotą tego jest odkrywanie sposobów, jak tego nie robić. I ja to zrozumiałem wiele lat temu i wydaje mi się, że to jest właśnie czymś, co można powiedzieć, że jest to istota projektowania. Wierzcie mi, zanim się wpadnie na ten jeden pomysł, który rozwiąże jakiś problem w projekcie, to czasami się siedzi 10 dni, się człowiek gapi w monitor albo coś tam rysuje, nie wiadomo co. Cały czas to tkwi w głowie, chodzi się i nie za bardzo wiadomo, co z tym fantem zrobić. Klient czeka, a wy trawicie, myślicie nad rozwiązaniem jakiegoś problemu, a w końcu jest ten jeden pomysł, który z tych 10 nieudanych się wyłania i to jest właśnie to. Stąd też ten przekorny tytuł tej prezentacji, jak nie robić hardware'ów. Właśnie. Opowiem wam krótko, bo te 20 minut to absolutnie nie jest czas,
którym można wyczerpać ten temat, to mógłbym o tym gadać godzinami. Przede wszystkim opowiem troszeczkę o grzechach własnych, o grzechach klientów, którzy do nas przychodzą, co możecie zrobić, jak podejść do sprawy bardziej odpowiedzialnie, żeby ten proces był po obu stronach bardziej przyjemny i żeby wszystko to szło bardziej sprawnie w kierunku zakończenia projektu. Artur mnie prosił, żeby podać kilka przykładów z życia Mind Sailors. I powiedziałem, no wiesz, ale to trochę takie piłowanie będzie gałęzi, na której się siedzi. Nie? Większość tych klientów wciąż jest naszymi klientami. I za chwilę może nimi nie być, jak zacznę tutaj wymieniać z nazwy niektóre osoby lub projekty. Natomiast nie będę wdawał się w jakieś... Tak. Aha, tak, codename Spider-Man, Batman, tak, sala numer 2, RODO. Nie będę tutaj wymieniał jakichś bardzo szczegółowych projektów, natomiast sama prezentacja i case'y będą na dość ogólnym poziomie. Natomiast wierzcie mi, to są wszystko prawdziwe historie, tak było. I mam nadzieję, że uda się tych sytuacji gdzieś tam w przyszłości pominąć. Pierwszą rzeczą, o której wam chciałem powiedzieć, to odróbcie zadanie domowe, przychodząc do biura projektowego. Wiecie, jak dużo klientów do nas przychodzi i mówi, że ma pomysł na zrobienie czegoś, ale jak ich zapytamy o szczegóły albo żeby opisali to w briefie projektowym, to mówią, no nie za bardzo wiemy, jak to zrobić, albo nie wiemy, jak to ubrać w słowa, no ale... Słuchajcie, to jest wasz pomysł, nie? To wy przychodzicie i musicie opisać nam coś, co jest w waszych głowach tak naprawdę. No przecież nie wyrzucimy was za drzwi, powiemy idźcie precz, wróćcie jak przemyślicie całą sprawę. Nie, raczej podeślemy wam przykłady, zrobimy z wami warsztaty. Wszystko po to, żeby powstał fajny brief projektowy. Tutaj mogę polecić, akurat to jest nasz blog i pewnie Natalia, która u nas pracuje, jest content managerką między innymi, będzie mi bardzo wdzięczna za odesłanie. Mamy tam w tym naszym blogu informacje dla naszych klientów, chociażby takie radzące, jak napisać, jak podejść do pisania briefu projektowego, co jest ważne z punktu widzenia projektu, żeby w nim się znalazło. Pamiętajcie, że opowiadacie o projekcie, który w waszych głowach już siedzi najczęściej wiele miesięcy lub lat czasami i nagle przychodzicie do ludzi, którzy zupełnie nie znają was, nie znają tego projektu i musicie im opowiedzieć, musicie ich przekonać, że to, co wymyśliliście, ma ręce i nogi i tak naprawdę nie jest to kolejna rzecz, którą można gdzieś tam w 5 minut na AliExpressie znaleźć i zamówić, no bo my też staramy się angażować w projekty, które są dla nas jakimś challenge'em. Fajnie się robi projekty proste, ale jeszcze fajniej się robi projekty, które są wyzwaniem i w których zespół jest w stanie się czegoś nauczyć i wynieść z nich jakąś naukę. Mieliśmy takiego case'a, w którym przyszedł do naszego biura klient i wymyślił sobie, że chciałby zaprojektować meble dla kobiet. No dobra, ale tak sobie pomyśleliśmy, no dobra, meble dla kobiet. Powiedzieliśmy, sprawdzam i zapytaliśmy, ale jakie cechy mają meble dla kobiet? No i klient zaczął myśleć sobie i wymienił haczyk na torebkę. Okej, coś jeszcze? No i był problem, no bo się okazało, że nie za bardzo był w stanie wymienić. Ten projekt gdzieś tak długo siedział mu w głowie, ale jak przyszło co do czego i skonkretyzowania swoich myśli, okazało się, że przerasta naszego klienta to zadanie. Dla nas sprawa była na tyle śliska, że wydawało nam się, że no, ciężko jest zaprojektować meble dla kobiet, no bo no co, czy kobiety mają 6 nóg albo rąk i jakoś dziwnie inaczej korzystają z mebli od facetów? No raczej nie. I namówiliśmy naszego klienta na zrobienie warsztatów. Zaprosiliśmy przede wszystkim panie, bo one były gdzieś tam docelową grupą, a przynajmniej tak się wydawało naszemu klientowi do tych warsztatów. Zrobiliśmy 2 sesje warsztatów i wierzcie mi, że w trakcie
w trakcie tych warsztatów gdzieś tam udało się bardzo ciekawe wnioski wyciągnąć. Przede wszystkim, co mnie bardzo cieszy, nasz klient doszedł sam do takich wniosków, że kobiety, które miałyby otrzymać, czy miałyby korzystać z mebli, które są dedykowane tylko dla kobiet, czułyby się z tego powodu stygmatyzowane. One nie chcą być postrzegane jako osoby, które korzystają ze specjalnych mebli, no bo nie są jakimś potworkiem, nie są grupą specjalną, upośledzoną, która wymaga korzystania ze specjalnych mebli. One chcą mieć mebel ładny, funkcjonalny, przemyślany i to są cechy, które tak naprawdę nie ograniczają w żaden sposób grupy docelowej, którymi były panie. Tak jak powiedziałem, udało nam się zrobić dzięki tym warsztatom pivota. Kolejny brief, kolejna wersja briefu, która powstała, zakładała mebel już dedykowany nie tylko grupie kobiet, ale także grupie mężczyzn, czyli powiedzmy wszystkim osobom. Natomiast mebel nosił takie cechy, które rzeczywiście w pewnych okolicznościach panie mogły wykorzystać bardziej. Nie mogę niestety więcej szczegółów podać, ponieważ jest to projekt, który cały czas jeszcze tworzymy. Jednym z takich grzechów, powiedzmy, klientów, którzy do nas przychodzą, są klienci, którzy twierdzą, że wiedzą wszystko najlepiej, a wy zróbcie tylko tak, jak wam pokażemy i będzie dobrze. No dobra. Nie lubimy za bardzo takich klientów, bo ktoś stoi nad wami i pokazuje wam palcem. Poza tym dla mnie to jest troszeczkę tak jak, no nie wiem, z wizytą u dentysty. Chodzicie na pewno, nie? Więc idziecie do fachowca i chyba macie odrobinę zaufanie do tego dentysty, bo nikt nie szarpie za jego rękę, oczekując lepszych rezultatów niż wykonałby sam ten człowiek. Więc proszę was, obdarzcie, idąc do biura projektowego, zróbcie research, nie mówię, poszukajcie informacji, kim jesteśmy, co zrobiliśmy, ale obdarzcie nas zaufaniem, bo tak jak mówię, wizyta u dentysty i próba przeprowadzenia zabiegu na sobie może się skończyć właśnie tak. Nie twierdzę, że oczywiście nie robimy projektów, w których klient chce mieć kontrolę nad każdym najmniejszym, drobnym szczegółem. Natomiast tempo prac przy takim projekcie jest kolosalnie wolne. Ta komunikacja jest wtedy wydłużona. Pokazywanie etapów work in progress, pokazywanie dziesiątek iteracji, to wszystko nie tylko przekłada się na czas, który jest przeliczalny na pieniądze, to powoduje też, że dochodzi do sytuacji, w których zwyczajnie ten projekt nie rozwija się tak szybko, jakby mógł się rozwijać. Jeszcze w kontekście jakby tego przykładu jest, mogę wam podać case, który wpisuje się też jakby w tę historię. Braku zaufania klienta do nas. Przyszedł do nas klient z zapytaniem. Projekt naprawdę bardzo prosty, powiedziałbym, że też tani, jeżeli chodzi o naszą pracę, nie angażujący nas jakoś szczególnie. No ale klient zaczął od nas żądać potwierdzenia naszych umiejętności. Najpierw poprosił oczywiście o jakieś portfolio, o referencje. Nie starczyły mu gdzieś tam lista nagród, które po drodze zdobyliśmy, realizując nasze projekty. Trwało to wszystko wiele tygodni. Doszliśmy do etapu oczywiście wyceny, przedyskutowaliśmy projekt od początku do końca, jak go będziemy robili, wysłaliśmy wiele przykładów. Wciąż było mało, wciąż było, no nie był jakoś przekonany. No, doszło do tego, że poprosił nas na koniec, że on musi zobaczyć ostatnie 10 faktur z projektów, które zostały u nas zrealizowane i wtedy my powiedzieliśmy pas. Stwierdziliśmy, że aż tak bardzo nam nie zależy na tej współpracy i kurczę, no nie chcemy nikogo zmuszać do współpracy ze sobą. Jest tyle firm na rynku, że proszę, droga wolna, wybierzcie partnera, do którego będziecie sami przekonani, bo takie podejście, jakie właśnie zaprezentował ten klient, czyli taki totalny brak zaufania do nas, spowodowało, że no my też przestaliśmy gdzieś mu ufać, bo czuliśmy się zwyczajnie nieswojo, kiedy
ktoś kwestionował nasze umiejętności i nie wierzył w to, że będziemy w stanie ten projekt wykonać dobrze. Dobrze. Osobną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest kasa. A w zasadzie kasa i wycena w kontekście szacowania kosztów produkcji. Najczęściej, i pewnie ci, którzy już coś wyprodukowali, o tym wiedzą, jest to najbardziej niedoszacowany etap w projekcie. Bywa tak, że przychodzą do nas klienci i próbują już na pierwszym spotkaniu wyciągnąć od nas informację, dobra, ale ile może kosztować wyprodukowanie tego? Ile to będzie kosztować? Koniecznie nam powiedzcie chociaż jakąś tam liczbę, ale czego? Czego, jak nie ma jeszcze nawet projektu? Słuchajcie, to tak jakby wyceniać, nie wiem, koszt powstania budynku, ale nie będziecie wiedzieli jeszcze, czy będzie miał 2 piętra, 3, jak będzie wyposażony w środku. No, nie wiem, można zgadywać na podstawie jakiejś tam próby innych podobnych budynków, no ale to jest troszeczkę przypomina to wróżenie z fusów. I o ile jesteśmy w stanie wycenić swoją pracę, czyli pracę związane typowo wzorniczo-projektowe, bo to są kalkulacje godzinowe, o tyle próba szacowania i zgadywania, ile może kosztować w produkcji coś, to czasami bywa skazana na porażkę. Podam wam taki przykład z życia. To był taki case sprzed paru lat, gdzie przyszedł do nas klient i oczywiście to była duża firma. Powiedzieli nam, że żeby w ogóle rozpocząć projekt, oni muszą mieć zakontraktowany budżet wewnątrz firmy, zamrożone środki na to, bo inaczej w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Zrobiliśmy taki podstawowy koncept spełniający jakby ich wymagania. Ten koncept został wysłany do producenta do wyceny i okazało się, że kosztuje około 12 tysięcy dolarów przygotowanie form. Finalnie, słuchajcie, jak już dokończyliśmy dokumentację produkcyjną, kosztował on dużo więcej. Kosztował on prawie 80 tysięcy złotych, co było przerażające, a najdroższa wycena, jaką dostał nasz klient od swojej narzędziowni, którą sam chciał wybrać, to było 700 tysięcy złotych. Reality expectations, nie? Czyli to niestety okazało się, zupełnie te dwie rzeczy były inne. Oczywiście funkcjonalność tego projektu się po drodze zmieniła, ale no nijak nie wpisywało się gdzieś w te oczekiwania, które pojawiły się na początku. Nie wróżymy z kuli, nie jesteśmy w stanie wam na początku powiedzieć, czy wasz projekt zamknie się w takiej kwocie, czy w takiej. Bardzo często drobne zmiany w projekcie powodują gigantyczny wzrost kosztów. Tutaj przykład znowuż z formami wtryskowymi. Prosta forma wtryskowa, koszt 10 tysięcy dolarów. Jak dodacie 2 suwaki do tej formy, które dzięki nim będzie można zrobić zatrzaski w obudowie, 30% drożej. Taka prosta zmiana, nie? No ale to niestety ciężko zaplanować pewne takie rzeczy. I ostatnio chciałem wam szybciutko opowiedzieć o takim case'ie Chińczyk versus Polak. Pewnie ktoś z was już tutaj produkował w Chinach, więc wiecie, z czym to się wiąże. Problemy oczywiście zaczynają się... Wszyscy myślą, że w Chinach produkować jest tanio. No niekoniecznie, po prostu... Ta pozorna oszczędność pieniędzy często wiąże się z wydłużonym czasem produkcji, z czasem potrzebnym na zareagowanie, na wykonanie poprawek. Tak naprawdę coś, co może trwać w Polsce miesiąc, w Chinach bywa, że potrwa 3 miesiące. Zmarnujecie czas na wytłumaczenie producentowi pewnych rzeczy, być może na podróż, będziecie oczekiwali na próbki, które do was przyjadą lub sami będziecie musieli po nie pojechać. Rzeczy typu odprawa celna, typu właśnie nieprzewidziane konsekwencje, że coś na przykład się zgubiło. Ostatnio zamawialiśmy w firmie naprawdę drobne elementy do wykonania z metalu. 3 firmy w Polsce powiedziały nam, że nie są w stanie nam tego zrobić, no chyba, że za 12 tygodni. Jedna firma w Chinach powiedziała, że przed świętami chińskimi nie zdążą, co też nas nie urządzało. Natomiast jedna firma, która na szczęście zdążyła, była najdroższa i była droższa akurat niż w Polsce, więc nie zawsze da się coś zrobić tanio i dobrze, czasami trzeba po prostu zapłacić.
problem w tym, że planując dość nieodpowiedzialnie projekt, no niestety szybko dojdziecie do wniosku, że może tej kasy na wdrożenie nie starczyć. Czasami dobrą metodą jest rzeczywiście, jeżeli musicie założyć z góry, chociażby idąc na spotkanie z inwestorem, że musicie mu jakiś budżet zaprezentować, zróbcie najlepszy research, jaki możecie, dowiedzcie się jak najwięcej, ile takie wyprodukowanie czegoś takiego może kosztować i dodajcie do tego minimum 50%, a jeżeli to jest złożony projekt, to nawet 100%. To jest bezpieczny margines, żeby coś zrobić. I żeby nie trzeba później chować twarzy w rękach i zastanawiać się przed inwestorem czy przed wspólnikami, dlaczego ten projekt nie wypalił. Słuchajcie, czas się niestety kończy. Nie chciałbym tutaj niepotrzebnie przynudzać. Zapraszam was naprawdę serdecznie do współpracy z nami. Bardzo chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem, opowiemy coś więcej o tym, jak wyglądają wdrożenia. Tak jak mówię, te 20 minut absolutnie to jest gdzieś tam czubeczek góry lodowej. Można o tym opowiadać godzinami. Każdy projekt jest tak naprawdę inny, każdy projekt wymaga osobnego podejścia, indywidualnego. Bardzo chętnie pomożemy wam, więc zapraszam. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję. Dzięki. Jeżeli macie pytania, to ja chętnie przekażę mikrofon. Ale nieśmiałość wielka po wakacjach jest. Jaki jest wśród waszych klientów odsetek klientów polskich i zagranicznych? Albo skąd oni pochodzą? Raz. Na samym początku to była zdecydowana większość, to byli klienci zagraniczni. I tu mówię o takiej sytuacji gdzieś tam przed 10-12 lat. Praktycznie w Polsce wtedy mało co się robiło. I w głównej mierze to my musieliśmy przekonywać klientów, że projektowanie to jest ich inwestycja, a nie ich wydatek. Ciężko i topornie to szło. Ta sytuacja gdzieś się zaczęła zmieniać. Z roku na rok tak naprawdę było coraz lepiej. W tym momencie doszliśmy do takiej sytuacji, że większość klientów, których obsługujemy, to są klienci z Polski. Myślę, że 20% to są klienci zagraniczni. Jest ich coraz więcej, a jeżeli chodzi o geografię, tak naprawdę z całego świata, bo i mieliśmy klientów w Japonii, parę dni temu przyszło zapytanie z Iranu, także zupełnie nie mógłbym powiedzieć, że no nie wiem, z Ameryki Południowej nie kojarzę, żeby ktoś nas jeszcze do nas podchodził, natomiast i ze Stanów Zjednoczonych, i tutaj z Europy, i z Afryki też się zdarzają projekty, które ludzie, którzy do nas przychodzą z jakimiś projektami. Także nie ma, procentowo mniej więcej wygląda to tak jak 80-20. Tych klientów z zagranicy teraz przybywa, więc wydaje się, że te proporcje gdzieś tam będą się zrównywać. Spodziewałbym się, że jest właśnie odwrotnie, że idziecie zdecydowanie w stronę więcej projektów z zagranicy. Wiesz co, ale coraz więcej projektów tutaj w Polsce się robi. Chyba już, nie wiem, zrzuciliśmy jarzmo poprzedniego systemu, ludzie zaczęli wierzyć, że można realizować swoje pomysły, jest na to sposób, jak to sfinansować w większości przypadków i chyba to dodaje skrzydeł tak naprawdę. No nie ma tygodnia, żebyśmy nie dostali jednego czy kilku zapytań i nie spotkali się z jakimś nowym klientem. To pokazuje, że ta myśl wśród Polaków w narodzie, że tak powiem, cały czas jest i się rozwija i ludzie wierzą w swoje projekty, co jest oczywiście kolosalnie ważne. No bo po co angażować swój czas, pieniądze w coś, co nie ma, w co nie ma się wiary żadnej. Nie? Okej. Może nie wiem, czy jednoznacznie mogę powiedzieć, że najciekawszy, ale na pewno bardzo trudny. Pewnie słyszeliście o Dice Plus, to jest taka kostka elektroniczna do gry. Ten projekt był o tyle trudny, że kostka, która ma 3x3 centymetry, tak naprawdę jest tak naszpikowana elektroniką, że jest to smartfon. Tam każda ścianka to jest przycisk pojemnościowy, w środku jest mnóstwo czujników. Składanie tego, dociążanie i produkcja, gdzie jedna ścianka składa się z czterech różnych materiałów i wstryskiwana jest w jednym
w jednym jakby procesie, w ramach jednego procesu. To było koszmarne wyzwanie technologiczne, produkcja tego. Ten projekt też pokazał, jak trudne bywają projekty hardware'owe, bo takie małe coś od początku do końca trwało 3 lata ten projekt, wyprodukowanie tego. Więc wydaje mi się, że pod tym względem, jeżeli ciekawość można przyrównać do stopnia wyzwania, to na pewno to będzie jeden z takich projektów. Super. Czy pytania jeszcze jakieś do Rafała? Chyba miałem problem z połączeniem Bluetooth tej kostki i się wysypałem, ale jak to się sprawdziło na rynku? No właśnie podobno się nie sprawdziło, okay. Ale wydaje mi się, że przyczyna leży jakby gdzie indziej. Też zawsze można próbować, wiecie, wejść na rynek z produktem, który nie ma konkurencji, bo tak naprawdę nie istnieje podobny produkt, to w gruncie rzeczy próba przekonywania ludzi i tłumaczenia im za każdym razem, czym ten produkt jest. I pewnie większość z was, jeżeli nawet nie znała tego produktu, to się zastanawia, ok, ale co taka elektroniczna kostka do gry umie? Przecież mogę sobie wziąć zwykłą kostkę i w zasadzie też będę widział, jaka liczba mi wypadnie. Ale jakby cała funkcjonalność tej kostki była właśnie nieoczywista i wydaje mi się, że ta nieoczywistość tych funkcji, które były dodatkami do tej zwykłej jakby formy sześcianu, spowodowała, że wiele osób nie dostrzegło jakiegoś potencjału w tej kostce. Można mieć najlepszą konsolę na świecie, najlepszy sprzęt na świecie, ale jeżeli nie ma zaplecza deweloperskiego, które uwierzy w ten produkt i które zacznie robić na to gry i wykorzystywać to, no to niestety, ale zainteresowanie rynku też będzie marne. No siłą rzeczy ten produkt przestanie w końcu gdzieś być wspierany i produkowany. I niestety taki los spadł na tę kostkę. Na ile upowszechnianie się technologii druku 3D, a zwłaszcza coraz szerszej gamy materiałów, wpływa na wasz proces designu, prototypowania? W zasadzie codziennie z tego korzystamy, ale bardzo rzadko zdarza się, że korzystamy z tych najpowszechniejszych rozwiązań, czyli FDM, ekstrudowany ten wydruk, czy tak zwana ta szpulka, która się rozwija i metody addywne. To niestety nie jest najlepsza metoda. Ona pomimo tego, że ta technologia się rozwija, to osiągnęła dość szybko swoją, że tak powiem, górną granicę tego, co można zrobić. I jak bardzo jest to dokładne, lub raczej jak bardzo nie jest dokładne, jak kruche są te materiały, jakie są potencjalnie problemy, więc korzystamy z druku 3D, owszem, ale niestety jest to technologia, która no nie jest idealna. Czasami ta dokładność nawet najlepszych drukarek 3D, pomimo że jest duża, to wytrzymałość mechaniczna tych wydruków jest zbyt mała, żeby uznać to za wiarygodny na przykład test prototypu jakiś. Więc posiłkujemy się różnymi technologiami. Czasami są to odlewy próżniowe, czasami frezujemy coś z jakiegoś kawałka tworzywa po to tylko, żeby mieć mechanicznie możliwość sprawdzenia czegoś, zanim pójdzie do produkcji jakiejś masowej. Więc no, druk 3D bardzo zmienił to, jak ta branża wygląda i przyspieszył pewne działania. Natomiast rzeczywiście, jeżeli już myślimy o takim wiarygodnym sprawdzeniu, to nie jest jeszcze mimo wszystko. Ta technologia jeszcze ma pewnie sporo przed sobą, zanim dojdziemy do takiego momentu, w którym będzie można w zasadzie przerzucić się zupełnie na produkcję w ten sposób.